Halo, siema. Jedziemy do Damianka odwiedzić i jedziemy na młodego urodziny od razu. Jakby ktoś nie wiedział, to moi byli współlokatorzy, mieszkaliśmy razem 3 lata. Dobra, kto pierwszy? Halo? Nie, Damian, co ty odpierdalasz? Ja chciałem domawiać tylko. Nie. Gówno. Halo, Damianek mówi. Halo, kto po drugiej stronie? No co, MB3. Mieszkanie z kurwa grubym, nie że jako ze streamerem, ale to już z nim, jako ze swoją osobą mieszkać, to jest tragedia. Młodemu klawiaturę obiecałem, a mam jakąś zaległą, to wezmę. A ja dzisiaj mam, widzowie, taki mood trolla. Damianek to oszaleje, Damianek najgorzej zawsze przeżywa, jak go trollowałem. A dzisiaj mam w głowie tylko takie, jak taki chochlik mały. Powinna na mnie nakrzyczała, że dlaczego nie dżinsy, tylko dresa chodzisz. No jestem gruby, tak mam chodzić w dżinsach. Powiedzcie jej. O kurczę, w ogóle jaką klacę. W sumie to dawno się nie widziałem z Damiankiem i z młodym, stęskniłem się, będzie fajnie. Młody mówi, że Damian wieszał żyrandol i tak wieszał żyrandol, że jakąś ogromną dziurę w suficie zrobił. I podobno Damian nie wiedział, jak tą dziurę zakryć i przykleił taśmą garnek do sufitu, żeby nie było widać. Nie wiem, ile z tego jest prawdą, ale na pewno wam to pokażemy. Zawsze widzowie mnie pytali, gdzie pracuje Paulinka i w ogóle. Ja nigdy nie chciałem mówić. Może Paulinka, powiesz w końcu, gdzie pracowałaś? Pracowałam w żłobku. I opiekowała się dziećmi bardzo dobrze. Przynajmniej tak mi mówi. Może, Kuba, otworzymy swój. Ja już prowadzę żłobek dla widzów. No to tak, ich dla widzów otworzymy. Ja się będę nimi opiekowała. Widzami? Tak, takimi małymi. Nie no, aż takich małych to chyba nie ma. A skąd wiesz? Tutaj, o tutaj, wjeżdżaliśmy na parking uczelni, tam były 4 gymy koło siebie, druga w nocy, trzecia, waliliśmy 4 gymy na p***dę i wracaliśmy do chaty, ale nie, robiliśmy ogólnie objazd tak po całym mieście, nie? Jak żółte gymy was denerwowały, to przepraszamy, to my. Zakaz wyrzucania, nie no nagraj to, zakaz wyrzucania gruzu, okien, drzwi, szaf, lodówek, wersalek itp. No, co to jest za znak w ogóle? To jest Lublin, miejska dżungla. Proszę nam wskazać miejsce parkingowe, majster. Hejka. Hej. Ale pięknie wyglądasz. Dzięki. Zmieniłeś fryzurę? Poważnie? Chodź, idziemy. No dawaj, jaka historia z dziurą? I tak palimy. To starszy, bo on tam trochę się zna, Paweł. Trypę, no. On mówi, przyjadę ci, zamontuję żyrandol, nie? I mówi, dobra, to tutaj mi zaznaczył, mówi, tutaj podłączył kable, nie? Mówi, dobra, wierch, nie? Żeby tutaj uchwyt był, za co przyczepić, nie? No to biorę wiertarkę, wierce, nie? Nagle pi, zgasło światło, nie? Ale wkładam z powrotem, świeci. Okazało się, że kabel się wierciłem i on w dodatku był zawinięty w drut zbrojeniowy. Jak przykładałem wiertło, to świeciło, jak wyjmowałem, to nie. No ale gdzie, co z tą no dziurą? No i z tą dziurą wyszło tak, że później musieliśmy złączyć te kable, nie? No to dawaj młotek, kurwa, nie? I kujemy. Zrobiła się taka dziura, no i nie ma jak tego teraz za bardzo zakleić, nie? Na razie włożyłem taką pokrywkę od dzbanka i szpachelkę, nie? Żeby jakieś tam mysz mi nie weszło, albo co i do karty. No pewnie to dzisiaj zrobiłeś. Tak. Specjalnie dla ciebie. Warszawskie koksy, Damianek wspiera, pije. Ogólnie ta dziura jest tu. No, odkrywaj tę dziurę. Ale ty, może żyrandol może odkryć, wiesz? No dawaj to mnie. I zobacz, część, tam jest taka pustka, nie? Pa. O. O. No nic tu nie ma. Nic tam nie ma, nie? I nie wiem, jak to teraz zakleić. Tutaj Damianek streamuje. twitch.tv/ldamiano07. O, moja pierwsza podkładka, na której streamowałem, stara. Ale upierdolona. Mam rybkę. Jezu, jaka piękna. I wiesz, jak się nazywa? No. Młody dał mi setkę i tu rybkę. I mówi, nazwij ją setka. Tu jest żółw. No. Weź go wyjmij. Ocena żółwia. 10 na 10. Jak na żółwia nadepniesz, to co? To nic. Nic mu nie będzie, co? To jest jak skała. To testujemy. Ten żółwik jest najlepszy na świecie. Jezu, jaki on jest wspaniały. Wiesz, że on nawet ma nadajnik? Co ma? Jaki nadajnik? Nadajnik jakiś, nie, GPS, to ma coś na stylu. No. Ohoho, poleciało z dupy. Srak. Idziemy do środka. Złapiesz? Ha ha ha!
To ty, Damianek, złap. Oj, no nie. Dawaj jeszcze raz. Nie rzucaj we mnie! Złapałem! Nie powiem, że obsrany ścianę. Też mnie to zawsze zastanawia, co to k***a jest. Raz miałem wziąć płyn i umyć to, ale myślę, no kurwa, ktoś wejdzie, zobaczy, tak głupio, nie będę szorował windę. Proszę zobaczyć, jaka furtka. Zrobisz taką wstawkę jak u Nitra? Udało się? No. Ja. Dobra. Zajebista pura? No kurde. Nie chcesz sprzedać? Nie, nie sprzedam. Do żadne pieniądze. Powiedz do kamery, że się tam mną napijesz, żeby był dowód. No powiedz. Napiję się. No, nagrało się. To ma być wstawione w filmie, obiecam. Fajny zapach? No. Mój ulubiony. Idziemy, widzowie, kupić prezent dla młodego. Pa, jakbyśmy kupili taki zestaw. To. Skakaneczka. Pa. Spoko i flachę do tego, no kurwa. Widzowie, kupiliśmy mu roller, bo go zawsze narzeka, że go coś boli. Owijki, bo mówił, że ma za krótkie. I jeszcze skakaneczkę, żeby sobie poskakał. Ocena prezentu. Jak będzie flacha, to 10 na 10. Będzie. No, ale jeżeli chodzi o alkohol, to Damian wybiera. O, tutaj zobacz. Do 30 zł. Bardzo ładna proszeczka budeczki. Sztumbra, malinowa. To może już lepszą kupimy. Znaczy no dzisiaj powyżej, tak? Tak. Powyżej 30 zł. Nie pijam takich zbyt często, ale miodowy. Naprawdę jest bardzo dobry. Mega dobry. Jak się napijesz tego, to tak jakby ci Pan Jezusek gołą stópką po gardełku przeszedł. Naprawdę, naprawdę. A tu są jakieś droższe. Ty pa, Damian. Co? Bierzemy coś na testa? Jak mu kupić to dla młodego, to będzie stało rok czasu na półce, bo będzie mu szkoda wypić. No dzisiaj wypijemy. A, chyba, że tak. Pa. No to mamy prezenty, wydupcamy stąd, bo gorąco jak cholera. Nowe mieszkanko. Dziękuję. Proszę i świeco. Wow. I dla siebie też mam. To tego, powiem ci, że nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, naprawdę jestem mega zaskoczony. Dziękuję ci bardzo. Ale jaki ładny. Wstrętny. Jak wstrętny? No żartuję. Piękny jedno. Takiego ładnego jeszcze w mieszkaniu nie mam, naprawdę. Siatka? No. O Jezu, ale śmierdzi. No, ty zawsze krytykujesz. Ona jest zamknięta. No. Jak ty miałeś poczuć? No tak wali, że nam przez... On zawsze kłamie. To pomyśl, jak będzie śmierdziało, jak odpali. Jest zobacz, co może w samochodzie. Ty? Litr wódki. Chlebny dar. Chlebny dar. Za 25 zł od ruskiego kupiłem. Opłacało się. Przemyt. Jedziemy po młodego, zabieramy młodego do jego ulubionej restauracji na obiad, a my sobie już tam z młodym gulniemy w niej. A ja? A ty nie? I potem jedziemy do Damianka i chyba też gulniemy. A ty prowadzisz samochód do Warszawy. No dobra. A jak moja broda, jak oceniacie? Może być? Ładna. Ładna? Ciemna. Ty nie farbujesz, nie? Nie. No. Taką... Czarna jako... Fajna, nie wiem. No, cały czas mi się... O, muszę poprawić. Aj, właśnie. Miałem ci powiedzieć, weź tak bardziej z góry nagrywaj, żeby widzowie widzieli, że mam włosy w ogóle, nie? Nie, to jest nie do wycięcia. Znaczy nie, to wytnie. Halo. Co robicie i gdzie jesteście? Jedziemy do ciebie, tylko najpierw do Damiana na sekundę i do ciebie. I zabieramy cię na obiad. Dzisiaj nie jest najlepszy dzień. No właśnie dobry jest, stary rosołek se jebiesz, ale... Żurek w plebie. Człowieku, jak zjesz żurek, to od razu wstaniesz na nogi. Jak próba przyjechał z Warszawki, po wczoraj pi... Przepraszam, po co wczoraj piłeś? Przygotował ja w ogóle... Co ty robisz? Nie rób tak. Zawsze mi wszystko też w tym samochodzie. Na zostawiasz, narzucasz śmieci. Zawsze tak robiłeś, jak zawsze na domaka jechaliśmy. Kupisz, najesz się i zostawiasz i wychodzisz. Ja mówię, zabieraj to. Nie, ja idę, nie zabiorę. No. Ale wspomnień, no. O Jezu. Damian, opowiedz swoją historię, jak raz byłeś na policji, ale się nie sprzedałeś. A, no, kiedyś z kumplem rozpaliśmy dla takiego gościa ogrodzenie, bo go bardzo nie lubimy. To nie było w sumie mądre. Ale tak zrobiliśmy i następnego dnia policja przyjechała do pracy, powinęli mnie na posterunek, no i mnie tam masztrują już ileś godzin, nie? Męczą mnie, coś tam, no przyznaj się, że to ty. Ja mówię, nigdy niczego się nie będę przyznawał. Mówię, jak to? Ja mówię, może tajfun. On mówi, jak ci zaraz przyp***ą,
stole, to byś miał tajfun, nie? Tak mi dosłownie powiedział, nie? Trochę się obcykałem, bo był większy ode mnie. Męczył mnie naczelnik, żebym się przyznał, żebym kogoś tam sprzedał, nie? Później komendant sam przyszedł, też mnie męczył, żebym kogoś sprzedał. Mówię, ni chuja, nie? On mówi, ale i tak, mówi, ci to przybijemy, nie? Ja mówię, no i będziesz musiał dopłacić. Ja mówię, no i zapłacę, nie? Mówię, choćbym miał pracować cały miesiąc, to i tak zapłacę, ale kolegi kurwa nie sprzedam, nie? Ale jedna koleżanka się sprzedała. To nie jest moją koleżanką od tamtej pory. No i właśnie przez takie osoby dobre chłopaki prawie świat za krat musieli oglądać. Tak, tak. Człowiek. Ja już się uczyłem nawet tej więziennej piosenki, wiesz, czarny chleb i czarna kawa, nie? Co on robi? Ty, tutaj po prostu gościu jest jakiś piany. Jak mi się kwiatek przywrócił, to go znajdę. On z Poznania. No i to pojadę i wezmę jeszcze i sam. Nie, stoi. Stoi? Stoi. No, to masz szczęście, bo już rejestrację zapamiętałem. To zamknij oczy i powiedz. P-O-S, jak? Zamknął. Właśnie wiedziałem, że Damian zamknie. Słuchaj ogólnie. Co ty k***a robisz? Weź, przestań mi śmiecić w samochodzie. Masz to zabrać. Gdzie to jest? Zabieraj to. Czemu nie reagujesz? Zabierz to, bo cię wysadzę. Chcesz iść do młodego na piechotę? No patrz, jak widziałeś? Jeszcze w drugą stronę patrzy, udaje, że nie widzi, nie? Zawsze z nim to samo, zawsze to samo. O, tu się zżygałem pod kościołem, wracałem żal. Tak było. A tam jest blok, gdzie ja mieszkałem i pod schodami pierwsze streamy były, to jakieś 2K17 może. To jest ten. To w tym mieszkałem. Dobry. 100 lat sukcesów w streamowaniu, sukcesów zawodowych. Dziękuję, Kubuś. I szczęścia i zdrowia. Czekaj, że może podniosę, nie wiem, czy mam dzisiaj radę. Po co mi klawiaturę, jak komputera nie ma? Nie, no chciałeś kiedyś klawiaturę ode mnie. No kiedyś chciałem. Narzekałeś, że nie ma, ale to chodź, mi się kompa. Pokażę, patrz. Klawiatura, ta co dostał za darmo, to mi oddał. No ale to oddanie, to nie prezent. Ładna, fajna. Tylko gdzie ją podłączyć? Teraz komputer trzeba kupić. No. Owijeczki też się przydadzą. No bo narzekałeś, że nie masz. Skakaneczka. Ty, skakaneczka to sztos. Ja na takiej samej skakałem. Skakanka to taka dobra rzecz. Czarowa. I zawsze narzekasz, że cię wszystko boli. Roleczka. To ci roleczkę kupiłem. Dziękuję. A w roleczce jest. A w roleczce jest niespodzianeczka jeszcze. Fifiu, do pareczku. Takiej to mody jeszcze nie piłeś, co? Jak, gdzie ty stawiasz lusterko, że jest odbicie? Tu stawiam. Tylko te kwiatki przesuwam, nie? Tu se stawiam, telewizor se obracam, tu se siedzę i wiesz, i gram. No i na Twitcha można zaprosić. I młodziutki, podłoga. Zostaw łapkę w górę i suba dla Kubusia, żeby miał więcej. Ale najebany. Wcale nie, tego już nie pokażę, jeszcze raz. Zostaw łapkę w górę i suba, żeby Kubuś częściej nas odwiedzał w Lublinie. Dobra, wytnij. Jezu, wy tym przyjechaliście, tam. Co to za reakcja? Kawka będzie. Co tam? Nie. Co tam zobaczyłeś? Nie. Poskopa, gdzie ślad? Jak zabiję go. Co za łeb. Szczęście, że nie ma w gniotki. Płaciłby grube pieniądze. I jakoś jeszcze funkcjonuje, ale już chciałem iść spać. Do tego kurwa dzwonię 10 razy, nie odbiera. No, nie mogę jeszcze rozmawiać przez telefon. Zresztą w czasie jazdy to jest niedozwolone. Gdyby było połączyć ze swoim zajebistym radiem, to byś miał... O, muszę to. Zamówiliśmy tak. Ja sobie wziąłem żurek w chlebie, moje ulubione. Wzięliśmy 4 drineczki, żeby z młodym już zacząć alkoholizację. Dla mnie też? Nie. No, szkoda. Ale wzięliśmy 4, to jak ci młody chce jednego oddać, to spoko. Łyka ci dam. Dla ciebie wziąłem karczek z talerami, dla ciebie też, sobie też i zestaw surówek na 3. Bo tam będą 3 surówki i tak każdy, mało kto to je. A dla mnie? Yeah. Nie zamówiłeś dla mnie? Nie, idę już.
nie, co dla mnie nie zamówiłeś. Ale herbatę zimową ci wziąłem. Ale nie wziąłeś mi nic do jedzenia? Ale herbatę ci wziąłem. No dobra. No, dlaczego mnie drażysz? No powiedz, głodna jestem. No dobra. Co mówiłeś? Nie. Tak samo mnie drażysz i Damianka drażysz. No tak, tak. Opowiedz. Ale chyba kłamie, bo kłamie. Kłania twarz, bo on zawsze taki uśmiecha jak kłamie. To, nie zamówiłem. No, tak, to mówił, to mówił. No dobra, zobaczył. Nie chce mi się iść. Widzowie, to był prank na bowlince. Nie. Zobacz to. Ale pyszne. Weź, weź Damian najpierw. O Jezu, daj spróbować. Spróbować? Jezu, jakie to wszystko jest pyszne. O! Niedobre. No daj spróbować. Sałatę proszę. Spierdzielę. No daj coś tam. No co na ziemniaczka? 7. Fujka. Niedobre. Nie. No nie, moja kurtka. Ja nic nie zostało. Damianek mówi najgorzej, nic nie zostało. To jest ten lepszy. Ale jak ja wyglądam? Jak ja stąd wyjdę? Normalnie. Nie będzie widy, siadaj, jedz, będzie widy. Siadaj, jedz. Rzecz od d***ą. Poddymione. Poddymione. No. Gramy w bilarda o skrzynkę wódki. Nie, wódki może nie, piwa. Dobra. I dzisiaj ogram Kubę i będzie musiał mi kupić skrzynkę piwa, nie? Planuję trafić 3 strzałami wszystkie bile. Wow. Dam Kubie szansę, żeby on zaczął, żeby miał jakiekolwiek szanse oczywiście, nie? Patrz to. Nie ma chuj, a daj się trochę czuć. Damian, co jest? Znaczy ten kij jest bardzo śliski. Ja to wygram, spokojnie. Ja na razie sobie ustawiam po prostu te bile, tak, żeby je wbić. Patrzcie teraz zaczynam grę dopiero, tak naprawdę. I teraz wbijam wszystkie po kolei i Kuba to przegrywa. Oj. Padła, ale nawet... I tak by wpadła, tak, i tak by wpadła. On nie pije, on w ogóle nie pije. Idź po nim, jeszcze po 3. Jak to ostatnia, czarna została. Twoje wybiało. Nie, oby nie wpadło, bo wpadło tą przegrą. Nie, no daj jeszcze raz. To dobra. Daj jeszcze raz. Śliski jest ten kij. No po pal gumę już. Wygramy. Jedziemy. Jak mi jeszcze 2 dryny załatwisz, to może być bez skrzyny. Nie, takie. Nie. Ta skrzyna? Skrzynkę piwa. No. O Jezu, nie trafiłem. Młody, o co gramy? Właśnie pytam. O 5 dy. No dobra. Trochę dużo. Trochę dużo. Młody, musisz to wygrać. No. Chcesz coś? To jest Jagera. Aj. Blisko, blisko. Jak to się stało? 2 dyszki do kieszonki, o taką będą wchodziły. Mogę jeszcze raz? Nie ma. Każdym drinem coraz słabsza celność. Co to za sztuczka była kolejna? No, odbiłeś. No, przegrałeś. Dawaj 5 dych. Teraz Damian z Pauliną. Ostateczne starcie. Ja zasad też nie umiem żadnych, także... Widzieliście to? Pierwszy strzał. No. Nie trafił. Dobry był strzał? No dobra, dobry. Ja sobie idę siąść, bo to będzie za długo trwało. Sorry, ale... Nie mam siły tyle stać. Ja grałam tylko na wyspie gier kiedyś w bilet. Nie, no ja muszę się... Dobra, spróbujemy stąd. Tylko to połówka akurat. To nie była moja. Nawet 2 dawaj. Dwie? Fioletową uderz i trafisz 2. Tylko nie tak mocno.
Nie, nie wierzę. Kurwa, no mieć takiego pecha w życiu, naprawdę, tylko ja mogę. Nie trafić tego. Nie, to się nie widzi. Ja chcę wymianę kija. To jest jakiś popsuty. Zezowaty. Lepiej. Lepiej. Jeszcze raz. No bo mi się ręce strasznie pocą. Tam kij jest śliski. Dajmy, pijemy. Lecimy na urodzinki do młodego. Trzeba balona przystroić się, młody? Tak. Trzeba przystroić balona. Mówię, w końcu będę mógł się napić. Dzisiaj cały dzień byłem kierowcą. Od samego rana. To dlatego trzeba szło. Tak, dlatego, dokładnie. Byłem zestresowany, nie mogłem się napić, wszyscy pili, ja byłem smutny, jeszcze w dodatku przegrałem i muszę, teraz wracam do domu. Coś mi się za ten dzień należy. Zdrowie. No halo, no siema. Gdzie jesteś? No to wychódź. Ja to nigdy urodzin nie robię. Jak miałem 17 lat, to robiłem. Ja na 18 pojechałem z Gału, kupiliśmy z Gału i z Harym, kupiliśmy 2.07 Balantajsa i zażygałem schody do domów i ojciec się ze mnie śmiał i mnie podawali chłopaki ojcu i ja upadłem na kostkę głową. Mój ojciec nie złapał i się śmiał. Nie! Na zdrowie. Co, napiłbyś się? No. Przynajmniej może wody. Ja jeszcze może, że tak leżę i patrzę strasznego, przepraszam, ale do kamery mówię, nie? A ja na przykład nigdy nie mam. No bo ty powinieneś. Jakbyś przytył z 50 kilo jak ja, no i było w porządku wszystko. Drugą się przykry. Takiego rozpoczęcia się nie spodziewałem. Pijcie, pijcie. Śmiało, śmiało. Tak na serio? No. Dobrze. To co p***o jest z nimi dobrze? Jest tak zajebiście, że można. Nie, Damian! Czemu taki wstrętny jesteś? Damian! Jestem! Dałem ci wiarę! Dałem za pokój! Ledwo żyję. Cześć, kurwa.